W środę 13 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury Włóżnej odbył się Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, w ramach których odbyła się prezentacja grup realizujących projekt Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość. Projekt Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość jest realizowany przez wszystkie szkoły z terenu gminy Łużna już półtora roku i dzisiejszy przegląd organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Łużnej staraliśmy się wykorzystać do zaprezentowania efektów właśnie z tych zajęć. Udział w przeglądzie biorą uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach teatralnych, w zajęciach muzyczno-rytmicznych. I z tego, co zdążyłem się już zorientować, to naprawdę prezentują się wyśmienicie. Stąd Boże, to sierotę wyzwały kopciuszkiem, a ona ociera łzy fartuszkiem. Szorowała, harowała i przy pracy sobie cichutko śpiewała. Hejże, płynie woda, woda płynie hejże, a ja jestem młoda, to się w wodzie przejrzę. Niech mi powie woda, czy odbija woda mnie? Czy to jestem ja, czy nie? W projekcie udział wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy Łużna. Panie dyrektorze, jaka jest ogólna liczba osób, dzieci, które biorą udział w tym projekcie? Ogólnie w projekcie udział bierze ponad 50% wszystkich uczniów, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej. No, z tego, co się orientuję, jest to około 450 bodajże lub 500 wszystkich uczniów. Przed dwoma wiekami czy trzema? Pewnie królestwie daleki, którego dzisiaj już nie ma. I na mapie go znaleźć nie można. Mieszkała w domu zamożna. A taka była bogata, że sypiała na pięciu piernatach. Otulała się w kołdry puchowe. Trzy jaśki wkładała pod głowę. Pani Moniko, proszę powiedzieć, co dzieci robiły w szkołach przez ten ponad rok realizacji tego projektu? Na czym polegała ta ich praca? Realizacja projektu przede wszystkim polega na zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia są to zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, z matematyki, w nauczaniu początkowym w klasach 1-3, jak również zajęcia dodatkowe z języka polskiego, z matematyki, z informatyki. W ramach zajęć artystycznych tańczę i śpiewam Klub Miłośników Teatru. Dzisiaj możemy zobaczyć przedstawienia. Jest to efekt pracy bardzo mozolny, pracowity, czasochłonny przez uczniów i nauczycieli. Bardzo się cieszę, że jest pełna sala widzów, atmosfera bardzo ciepła, gorąca, wszyscy są zadowoleni. Na widowni prócz dzieci, nauczycieli i ich rodziców nie zabrakło radnych oraz wójta gminy Łużna Kazimierza Kroka wraz z dyrektorem Marianem Skowronem. Wszyscy z zaciekawieniem i radością oglądali prezentację poszczególnych grup szkolnych.